Chciałbym przypomnieć, iż jesteśmy w punkcie szóstym, podpunkt szósty, zobowiązania wójta gminy Jabłonna do podjęcia zakresem merytorycznym ulic zlokalizowanych w środkowej i północnej części Chotomowa oraz Dąbrowie Chotomowskiej w ramach wniosku o dofinansowanie projektu budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna, etap pierwszy. Proszę Państwa, praca radnego nie polega tylko i wyłącznie na podnoszeniu ręki na tak, na nie lub wstrzymuje się. Praca radnego to jest głównie praca nad projektami przedstawionych nam projektów uchwał. Moim zdaniem, jeżeli w tej chwili mamy duże wątpliwości co do przedstawionego projektu uchwały, zwracam się do radnego wnioskodawcy o sformułowanie nowych zapisów, nie wiem, dziś, tu i teraz lub innej formy. Bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, wykorzystując bardzo intensywnie przerwę, pracowaliśmy z Panem Mecenasem nad zapisami tejże uchwały, natomiast chciałbym jeszcze te zapisy skonsultować z Wydziałem Inwestycji, przede wszystkim z Panem Wieczorkiem i jeszcze popracować równie intensywnie z naszym drogim Urzędem Gminy, z Panem Wójtem i Wicewójtem w zakresie tejże uchwały. Myślę, że bardzo dobrą inicjatywą byłoby zaprezentowanie tej koncepcji dotyczącej wodociągowania, kanalizowania w odpowiedzi na pismo, które Pan Przewodniczący był łaskaw przedstawić, a pismo to zostało podpisane przez wieluset mieszkańców Chotomowa. I w związku z powyższym liczymy, Panie Wójcie, że na sesji majowej będzie zaprezentowana ta koncepcja dotycząca wodociągowania, kanalizowania, można powiedzieć, tych kolejnych części. Być może będę miał możliwość zapoznania się z tą koncepcją, z tymi pracami Państwa nieco wcześniej i wówczas przygotujemy już kompleksową uchwałę dotyczącą kwestii realizacji tego projektu, jak również kwestii wodociągowania, kanalizowania Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, ja jako wnioskodawca chciałbym złożyć wniosek o wycofanie tego projektu uchwały z dzisiejszej sesji, z procedowania dalszego dzisiejszej sesji i przejściem z tą uchwałą do Komisji Rozwoju. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Nowosiński, bardzo proszę. Drodzy Państwo, dziękuję za ten głos rozsądku, Panie Adamie. Natomiast mam propozycję może dalej idącą. Nie przygotowujmy, mam taki apel, nie przygotowujmy nowych uchwał w tym zakresie, bo my na dzień dzisiejszy, nie rozpatrzywszy, nie sprawdziwszy tego procesu inwestycyjnego, my nie wiemy, co się uda zrobić. My jesteśmy dopiero na początku drogi. To nie jest ten czas i miejsce, żeby nawet w najbliższych miesiącach obligować, ustalać w formie uchwał, bo ja nie mówię o merytorycznych rozmowach i fachowych dyskusjach na temat rozszerzenia możliwości bądź pewnych zaniechań czy braku możliwości realizacji tego przedsięwzięcia. Radni z innych miejscowości niż Chotomów po prostu są postawieni w bardzo złym, bardzo niekomfortowej sytuacji, bo otóż byliby zmuszeni nad głosowaniem, nad rozszerzeniem czegokolwiek, obligowaniem kogokolwiek do wodno-kanalizacyjnych inwestycji z pominięciem własnego terenu. W związku z tym tak naprawdę, aby miało to sens, powinien każdy z radnych przedstawić podobną uchwałę na swoim terenie. Naprawdę. I wtedy byłoby to dobrze. W innym przypadku idziemy tylko w jednym kierunku, o czym wcześniej mówiłem i do czego raczej nie namawiam nas wszystkich, bo to nas raczej skłóci niż zjednoczy, a te inwestycje naprawdę wymagają tego, żebyśmy wspólnie nad tym projektem pracowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Arkadiusz Cyguła. Proszę Państwa, jeszcze raz Adam, dziękuję Ci, że wycofałeś to, bo ale to uchwałę intencyjną, myślę, że to będziemy chcieli wprowadzić, bo nikt nie mówi, Panie Wojciechu, o dodatkowych pieniądzach, tylko jeszcze raz mówimy, że jeżeli będą te pieniądze, które tutaj zostaną, to żeby to, właśnie te ulice były w pierwszej kolejności, a nie na zasadzie, że znów będzie wybór i dowiemy się po fakcie, że są zupełnie inne wprowadzone. I o to głównie chodzi. I tak chodzi panie radny? Oczywiście, że tak chodzi, więc tutaj nie ma żadnych innych. Dziękuję.
Proszę, pan Wojciech w trybie ad vocem. No tak, ale bez niepotrzebnych tutaj emocji. Zgodzę się z panem, panie Arku, kolega Arku, że to jest ważne, ale zwróćcie panowie uwagę, że to tak naprawdę są wasze intencje. Co byście państwo, panowie, chcieli ewentualnie, państwo, przepraszam, w jakie ulice wprowadzić tą infrastrukturę? Ale usiądźmy sobie, spójrzmy w lustro, kto tutaj z siedzących przy stole ma taką kompetencję, aby powiedzieć, że dana ulica powinna być prowadzona w tym czasie, czy w taki sposób, czy w zamian za inną. Skupmy się na konsultacjach z fachowcami i to jest zadanie radnych, ale nie to, żebyśmy my uchwalali i podsuwali fachowcom pod buzię konkretne rozwiązania, bo ja tak chcę, no bo nie mamy żadnych naprawdę argumentów, żadnych, zaznaczam, fachowych, mimo tego, że pracuję w branży budowlanej, nie jestem w stanie polemizować z fachowcem w branży wodkan. Oni wiedzą to lepiej. Dlatego tutaj jest ważne, żeby się konsultować, a nie żeby przedstawiać tego typu rzeczy. Dlatego mówię, propozycja pracy nad ponowną uchwałą w moim przekonaniu nie jest trafiona. Dziękuję. Pan Tomku, za chwilkę ci udzielę głosu, że pan Wocy wyczerpiemy, pan Arkadiusz Cegóła. Więc jeszcze raz mówię, to nikt nie mówi, że mamy pokazywać projektantom. My mamy podpis 250 ludzi i to trzeba szanować, panie radny Nowosiński. To trzeba uszanować. Dziękuję. Dziękuję. Pan Wojciech, nie, pan Tomasz Wodzyński, bardzo proszę. I następnie pan Adam Krzyżanowski. Dyskutujemy tutaj o uchwale, ale jeszcze nikt nie powiedział o opinii Komisji Rozwoju. Może niech pan przewodniczący powie, żeby jak było na komisji. Ale Tomaszu, panie Tomaszu, w związku z tym wypowiedzią, z wnioskiem pana radnego Krzyżanowskiego, to intencją było, żeby przekazać to pod pracę Komisji Rozwoju. No ale opinia, panie przewodniczący, to będzie, jak będzie przygotowany, poprawiony projekt tejże uchwały. Ale pan Adam Krzyżanowski co 5 minut zmienia, no to ja już nie wiem. On nic nie zmienia, on po raz pierwszy podał pod głosowanie ten projekt uchwały, no. Panie Adamie, no, co 2 dni chociaż, no. Pan Adam Krzyżanowski, następnie pan wicewójt. Szanowni państwo, tak jak mówiłem w prezentacji tej uchwały, szanowni państwo, uchwała jest uchwałą intencyjną, była uchwałą intencyjną. I w wyniku dyskusji jedną z poprawek miało być wskazanie bezpośrednio, literalnie, że my nie chcemy tutaj zwiększać zakresu merytorycznego poprzez zwiększenie finansowania, natomiast zwiększenie zakresu merytorycznego w przypadku pojawiającej się oszczędności w ramach obecnie obowiązującego projektu. Natomiast tak jak właśnie powiedziałem, po konsultacji z radnymi, członkami Komisji Rozwoju ustaliliśmy, iż tą uchwałę będziemy dalej procedować na Komisji Rozwoju. W związku z powyższym wycofałem ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ponieważ zbliża się godzina 17, a ja nie chciałabym po prostu jutro przychodzić na sesję, więc przypominam państwu, chciałabym złożyć formalny wniosek o kontynuację dzisiejszej sesji, zwłaszcza, że są mieszkańcy, mogą się wypowiedzieć, jest to czas, kiedy mieszkańcy wracają z pracy, mogą przyjść i uczestniczyć w obradach sesji. A my jako Rada, każdy z nas w większości pracuje i chcielibyśmy kontynuować obrady sesji. Proszę panie przewodniczący o przegłosowanie mojego wniosku. Dziękuję. Ale wniosek czego ma dotyczyć? Zamknięcia dyskusji. Ale pani radna, ja chętnie poddam pod głosowanie pani wniosek, tylko nie wiem jaki. O kontynuację dalszej części dzisiejszej sesji. Do. Bo podejrzewam, że pan, ale pan przewodniczący zaraz by za 5 minut powiedział koniec, przekładamy jutro i koniec i nawet by mi nie pozwolił wniosku złożyć. Dobrze, proszę państwa, wyciszę emocje. Miesiąc temu zagłosowaliście państwo za tym, żeby sesje trwały nie dłużej jak 7 godzin. Czyli o godzinie 17 powinniśmy zakończyć dzisiejszą sesję. Ja mogę w tej chwili oczywiście... Apelowałem i prosiłem w ubiegłym miesiącu o reasumpcję tego głosowania. Nikt z państwa nie chciał podjąć tego tematu.
Momencik, bardzo proszę Marek do mikrofonu, Zieliński. Pan Zenon Chojnacki. Marek Zieliński, mam zapisane. Ale to jest w kwestii, pan Marek Zieliński chciał się wypowiedzieć w kwestii wodociągów i kanalizacji. Natomiast pan Zenon Chojnacki w sprawie wniosku formalnego, wobec przysługuje, chciałbym panu przypomnieć, według statutu jedna wypowiedź przeciwko wnioskowi. Jest pan przeciwko wnioskowi, jak rozumiem. Nie jestem. No tak, a tak proszę nie pana jestem. Stanowi. Panie Modzelewski, panie przewodniczący, jak zawsze pan manipuluje. No czym manipuluje? I statutem? Tym razem też. Godzinę temu, od godziny dyskutujemy nad czymś, nad czym radny po przemyśleniach wycofuje wniosek. Ale pan wycofuje? Nie, ja swój wniosek cały czas nie wycofałem, podtrzymuję. No to pan zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem i to wszystko. Ja podaję pod głosowanie wniosek pani radnej Gałęskiej, żeby sesja trwała do wyczerpania porządku obrad. Dzisiejsza i taki sesja. Wniosek chcę podać pod głosowanie. Pani przeciwko temu wnioskowi? Dzisiejsza sesja. Dzisiejszą. Pani przeciwko temu wnioskowi, to proszę się wypowiedzieć. Jeżeli nie dzisiejsza, ja powiedziałem, dla mnie pan manipuluje. No to proszę słuchać, zanim się zaprosi o głos. Więc w tym układzie, z dzisiejszą sesją, proszę bardzo, niech pan podda pod głosowanie pani Gałęskiej. No, czyli co, miesiąc, wniosek. Proszę państwa, będę poddawał wniosek pod głosowanie, czy chcecie pracować dłużej niż do godziny 17, tak? Co miesiąc, dobrze. Poddaję pod głosowanie wniosek pani radnej Teresy Gałęskiej, żeby dzisiejsza sesja trwała do zakończenia porządku obrad. Kto z państwa jest za tym wnioskiem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek uzyskał akceptowalną większość. Kontynuujemy pracę do zakończenia porządku obrad. Pan Marek Zieliński w sprawie wodociągów. Proszę. Tak, szanowni państwo, bo wywołano do tablicy przez pana Tomka Wodzyńskiego, bo z reguły mamy tak, że mamy przedstawienie uchwały, opinię Komisji Rozwoju. Dzisiaj tej opinii nie było. Ja już nie chcę przytaczać, bo ona już jest nieistotna, ale mimo wszystko wczoraj była powiedzmy godzina czasu, dzisiaj dwie godziny. No wczoraj co, ten czas zmarnowaliśmy, to po co była ta uchwała, no, skoro nie było tej opinii. Także tu jest takie prośba, żeby jeżeli trzymamy się, że przedstawiamy uchwałę, to i opiniujemy, bo też no, komisja poświęcała swój czas i dobrze by było i opiniowała. I no, dzisiaj już, znaczy, już to jest nieistotne dzisiaj, a w tej chwili przynajmniej już wynik jest może nieistotny, ale nie nastąpiła opinia. Dziękuję. Panowie, ja mam tylko do was jedną prośbę. Pan jest przewodniczącym Komisji Rozwoju, natomiast pan Adam Krzyżanowski jest wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju. Słuchajcie, panowie, już no, nie ma bliższego ciała sobie współpracującego w tej komisji niż wy dwaj. No i teraz publicznie wywodzić to, że nie potrafiliście uzgodnić tego i wprowadzić do porządku obrad. Panowie, nie kompromitujmy tej rady. Moja prośba. Panie przewodniczący. Po prostu zacznijmy rozmawiać. Panie przewodniczący. Proszę, kończymy ten. Proszę państwa, kończymy ten wątek. Kończymy ten wątek, pan wicewójt, proszę. Panie wicewójcie, bardzo proszę. Panowie, pan wicewójt chciał wypowiedzieć się. Proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Kilka krótkich zdań. Zwracam się do przewodniczącego Komisji Rozwoju, pana Marka Zielińskiego. Proszę pana, opinia Komisji Rozwoju jest bardzo istotna i tak jak i ta uchwała, co widać po mieszkańcach, którzy tu przybyli, i dyskusji, która się toczy dłuższy czas. Ta dyskusja również się toczyła podczas Komisji Rozwoju. Opinia Komisji Rozwoju była negatywna. Tutaj pan Adam Krzyżanowski rzeczywiście przytoczył i rozszerzył właściwie swoją prezentację, a Komisja Rozwoju też nie miała okazji się z tym wszystkim zapoznać. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o zakres tego wniosku, który obejmuje umowę podpisaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, została przedstawiona przez gminę już w grudniu i opublikowany ten zakres. To jest jedna sprawa. Kolejna sprawa, mapy i koncepcje, które przygotowywaliśmy, były przedmiotem dyskusji również spotkań między innymi w Chotomowie i mieli państwo okazję się z tym zapoznać i takie spotkania będą kontynuowane, tak jak w przypadku realizowanych już obecnie inwestycji. One oczywiście będą uszczegóławiane. Co do zakresu merytorycznego
tego wniosku. Jak Państwo wiedzą, bazowaliśmy na koncepcji i formule projektuj i buduj. Ona jest realizowana, ten zakres może się częściowo zmieniać i tak jak w przypadku zlewni, które są realizowane teraz, jeżeli zachodzi taka konieczność i są możliwości techniczne, to one są też doprojektowywane. To należy również uwzględnić przy dalszym planowaniu czy zmianach, jakie Państwo będą chcieli wnosić w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, żeby ten dzisiejszy dzień nie zakończył się ta dyskusja tak jałowo, ja chciałbym postawić wniosek, już panu Mariuszowi zaraz udzielę głosu. Chciałbym postawić wniosek, ażeby na stronach Urzędu Gminy w Jabłonnie, na stronach, na naszej stronie była zamieszczona mapa w odpowiednim formacie, żeby każdy mieszkaniec Kotomowej, Dąbrowy, Chotomorskiej mógł sobie sprawdzić, czy ulica, przy której zamieszkuje, będzie miała podłączoną kanalizację i wodociąg. To nie jest wielki problem, żeby to w PDF-ie umieścić z wykazem ulic, z mapą, wyraźnie zaznaczonymi liniami w odpowiednim kolorze. Proszę, pan wicewójt. Oczywiście taki zakres został umieszczony, oczywiście doszczegółowimy, tylko zwracam uwagę tutaj, panie przewodniczący, na orientacji i pewnej dokładności, bo tutaj nie możemy wskazać konkretnego numeru domu, bo to bazujemy oczywiście na koncepcji i przy uszczegółowieniu projektów przy każdym z etapów będzie możliwość dokładnego wskazania zakresu objętego projektem. Panie wicewójcie, radni po wielu tygodniach starań otrzymali w dniu wczorajszym taką mapę z zaznaczonymi ulicami, na których ma być kanalizacja, na których nie. Mi chodzi tylko o to, żeby ta mapa w odpowiednim formacie, była umieszczona na stronie, żeby każdy mieszkaniec Chotomowej, Dąbrowy mógł się zapoznać, ja nie mówię o numerach domu, mógł się zapoznać, czy rejon, w którym zamieszkuje, ulica, przy której zamieszkuje, jest przewidziana, czy też nie. To naprawdę nie jest wielki problem. I technicznie chyba również. Dziękuję. Dokładnie tak jest, tylko tutaj zwracam uwagę na dokładność i orientację, na skalę mapy. Także dokładne informacje w trakcie realizacji poszczególnych zakresów będą uszczegółowiane, ale tutaj tak jak pan przewodniczący wnioskuje, jeszcze to będzie zamieszczane dodatkowo. Dobrze, proszę Radę o przegłosowanie mojego wniosku. Kto z Państwa jest za tym, żeby na stronach internetowych gminy umieszczono mapę z wykazem ulic kanalizowanych, wodociągowanych w Chotomowie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Sądzę, panie Adamie, że pan tą uchwałę będzie musiał rozszerzyć jeszcze o kilkadziesiąt następnych ulic, bo tutaj też nam zarzucono prywatę w pewnym sensie w tym piśmie. Ja jestem radnym tej gminy, mam dwa domy w Chotomowie, do żadnego nie ma doprowadzonej kanalizacji wodociągów, to już tak na marginesie. Także to nie jest tak, że myśmy sobie pozałatwiali wodę i kanalizację. Pan Mariusz i kończymy dyskusję, dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no przede wszystkim mam nadzieję, że ten wniosek pana przewodniczącego zostanie spełniony. Ja chciałbym przypomnieć, że kilka sesji temu występowałem z podobnym wnioskiem, żebyśmy dostali informację z wykazem ulic i z mapkami, które ulice będą realizowane w kanalizacji i wodociągu. Minęło kilka sesji, do tej pory nie otrzymaliśmy tego. W związku z tym mam nadzieję, że ten wniosek zostanie spełniony. Natomiast wracając do tej dzisiejszej uchwały. Rzeczywiście ta uchwała w tej formie, która tutaj była przedstawiana, no, nosiła znamiona konsekwencji do zrealizowania bez źródeł finansowania. I rzeczywiście w takiej formie ta uchwała nie była uchwałą dość dobrą. Z drugiej strony, uwzględniając tutaj to, co pan przewodniczący mówił i koledzy radni, no też są również inne ulice w części naszej gminy, które również tego oczekują i w zasadzie wszyscy radni tutaj wpisaliby swoje ulice. Natomiast uważam jedną rzecz za bardzo istotną, że głos mieszkańców tych
kilkunastu ulic został usłyszany. Został usłyszany tutaj przez całe zgromadzenie parlamentu lokalnego i mam nadzieję, że w przyszłości będzie to jak najbardziej procedowane. Ja rozumiem, tutaj kolega Wojciech Nowosiński przekazał tutaj, można powiedzieć, swoje frustracje co do tego, że w jednej części coś robimy, w drugiej części nie. Zgadzam się jak najbardziej tutaj z panem Wojciechem. Będąc radnym w pierwszej kadencji, takie same frustracje przechodziłem z następującego powodu. Radni Jabłonny wówczas, kiedy była budowana kanalizacja, kanalizacja w Jabłonnie, radni Jabłonny mówili, że w następnej kadencji kanalizacja, w następnych kadencjach będzie realizowana w Chotomowie. Przy czym mówiąc to, kiedy była kanalizacja realizowana, że innych inwestycji nie będzie. A w trakcie było wiele inwestycji w Jabłonnie. Ja chciałbym przypomnieć. Rewitalizacja terenu za urzędem gminy Jabłonna. Powstał park, powstał plac zabaw, oświetlenie ścieżki. Była realizowana potężna inwestycja budowy ulicy Modlińskiej i Zegrzyńskiej z całą rewitalizacją, gdzie powstały parkingi, powstały odwodnienia, powstały orliki, powstało boisko pełnowymiarowe, nastąpił wykup gruntów pod parking i został zrealizowany parking przy szkole. Następnie była realizowana spore ułatwienie dla osiedla Rajska Jabłoń, gdzie została zrealizowana droga do osiedla plus parkingi. No i oprócz tego też były realizowane drogi i oświetlenie. Jak najbardziej tutaj się zgadzam, taką frustrację można mieć. Powinniśmy się rozwijać równomiernie na terenie naszej gminy. Natomiast chciałbym tutaj przypomnieć panu Wojciechowi, że radni wypowiadali te słowa, a później jak gdyby nie były one spełnione. Dla mnie uważam jako najważniejszą rzecz, że głos mieszkańców tych terenów, którzy domagają się kanalizacji i wodociągów, został usłyszany i miejmy nadzieję, że w kolejnych aktualizacjach będzie realizowany i po prostu nie będzie zapomniany. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, kończymy dyskusję w tym punkcie, tym bardziej, że został wniosek z projektem uchwały wycofany. Może usłyszymy głos mieszkańców, ponieważ są tu zgromadzeni. Momencik, panie wójcie, mogę dokończyć, czy będzie pan mi w tym przerywał? Bardzo proszę. No to dziękuję. Ja mieszkańców się pytałem, czy chcą zabrać głos. Jeżeli oczywiście ktoś z mieszkańców chce, to podniesie rękę. Ja się zapytam na samym wstępie. Kto z państwa chce, bardzo zapraszam do mikrofonu. Dyskusję. Dziękuję panu za przypomnienie i zwrócenie uwagi, ale o tym pamiętałem. Mieszkańcy nie wyrazili chęci i woli zabrania głosu. Ma pan inne informacje? Nie słyszałem pana pytania. To proszę uważać na przyszłość. Istotna, pozwoli pan, że dokończę swoją wypowiedź. Też chciałem się odnieść do wypowiedzi pana. Nie, proszę pana, dyskusję w tym temacie zakończyliśmy i tu zakończyliśmy. Ale teraz pan mi udzielił. Ale proszę pana, zakończyliśmy dyskusję w temacie wodokanalizacyjnym. Ani o okręg. Koniec dyskusji, powiedziałem, i tak na tym i zakończyliśmy tą dyskusję. Przechodzimy do punktu kolejnego, punkt szósty, podpunkt siódmy. Zobowiązanie wójta gminy Jabłonna do podjęcia rozmów w zakresie pozyskiwania na rzecz gminy Jabłonna działki o numerze 827/2 stanowiącej własność państwowego gospodarstwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jabłonna. Bardzo proszę wnioskodawców o zaprezentowanie projektu uchwały.
i uzupełnienia do tej uchwały w treści, w zakresie zobowiązania wójta do podjęcia rozmów. Panie Wojciechu. W zakresie pozyskania na rzecz gminy Jabłonna części działki nr 827/2 i paragraf drugi. Rada Gminy Jabłonna wnioskuje do wójta gminy Jabłonna o podjęcie rozmów w zakresie pozyskania na rzecz gminy Jabłonna części działki o numerze 827 stanowiącą własność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadleśnictwo Jabłonna znajdujące się w obrębie 3 otomów gminy Jabłonna oznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako 5 KDL, 20 KDW, 14 KDD i 6 KDL. To są oznaczenia tych właśnie ulic, można powiedzieć, które położone są na tym terenie działki. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Proszę o opinię komisji. Tak jak powiedziałem, opinia komisji... No, ale panie Adamie. Szefie. Dziękuję. No tak, Komisja Rozwoju zaopiniowała pozytywnie tą uchwałę z takimi autopoprawkami, które tu pan Adam zgłosił, że nie całej działki, tylko fragmentu działki właśnie na cele tych tutaj dróg, ponieważ cała działka 33 tysiące metrów, czyli ponad 3 hektary, jest działką leśną i tak naprawdę raczej zbędną urzędowi gminy. Stąd więc tylko taka właśnie prośba o tą autopoprawkę, jak również był tutaj wniosek, tak, który żeby, bo gmina posiada w swoich zasobach działki leśne, które są jej niepotrzebne i ewentualnie, żeby zamienić, porozmawiać nad nadleśnictwem, czy jest możliwość zamiany tych naszych działek leśnych na działki tutaj związane z tymi drogami wokół tej działki w Dąbrowie Chotomowskiej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Rozpoczynamy dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Wojciech Nowosiński, następnie pan radny Arkadiusz Cygula. Ja chciałem zabrać głos w kwestii formalnej. Panie Przewodniczący, starałem Panie się... Panie Wojtku, to było nie w porządku. Pozwoli pan, że dokończę. Starałem się uzyskać głos w poprzedniej dyskusji. Co prawda złożył pan wniosek o jej zakończenie, ale nie poddał pan go pod głosowanie, więc on nie miał mocy sprawczej. Ja zgłaszałem się w trybie ad vocem. Pozwolę sobie przytoczyć paragraf 37 naszego statutu, który mówi, że przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany udzielić głosu poza kolejnością radnemu w trybie ad vocem. Złamał pan prawo, proszę panie mi powiedzieć, przepraszam, to znaczy tryb przepraszam bardzo, przepraszam. Co to znaczy? Tryb ad vocem do wypowiedzi pana. Używacie państwo tego trybu. Przy każdym temacie jest jedna wypowiedź i 7 osób się zgłasza w trybie ad vocem. Pozwoli pan, że co to znaczy? Pozwoli pan, że dokończę. Wystąpienie ad vocem, no definiuję. Musi ściśle dotyczyć treści wystąpienia przedmówcy. I taki zamiar miałem, o którym pan nie wiedział. Więc proszę mnie nie upominać i uprzejmie proszę na przyszłość, jeśli jest tryb ad vocem, ja nie używam tego trybu nadmiernie, jak pan o tym doskonale wie, to bardzo bym prosił, żeby pan udzielał głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym nie chciał panu więcej zwracać uwagi za notoryczne rozmawianie na sesji. Dziękuję. Pan Arkadiusz Cygula. Ja do tego wniosku kolegi mojego Krzyżanowskiego, Adamusia, chciałbym się zapytać, co to znaczy pozyskanie, bo ja mam różne, to mnie tak, bo to pozyskać, to znaczy co? No ale nie, no to jest kupić, pozyskać to jest pozyskać, czyli iść może leśnik powie, bierz pan, nie, to bym chciał się dowiedzieć, no to właśnie chciałbym się dowiedzieć. Proszę panie co Adamie. Co to jest pozyskanie? Szanowny drogi kolego Arkadiuszu, Cygule, Arkadiunio mój ty. Projekt uchwały dotyczy podjęcia rozmów pana wójta w zakresie pozyskania. To, co było wczoraj prezentowane na Komisji Rozwoju, zgodnie z informacją pana przewodniczącego, o możliwości zamiany działek będących
w dyspozycji gminy Jabłonna w zakresie tejże działek. Także pozyskanie jest tu określeniem dość szerokim. Tak. Panie Arkadiuszu, proszę do mikrofonu, jeżeli ma pan znowu w trybie ad vocem coś do powiedzenia, jeżeli nie, to proszę nie mówić. Pani Dorota Świątko. Szanowni Państwo, ja wywnioskowałam z rozmów na temat tej uchwały na Komisji Rozwoju, że upoważniamy pana wójta do podjęcia rozmów w celu pozyskania bezpłatnego od Lasów Państwowych kawałka terenu, na którym wybudujemy chodnik. Jeżeli nie udałoby się bezpłatnie, to wtedy rozmawialiśmy o wymianie, ponieważ jeden z mieszkańców poddał nam pomysł, że mamy działki gminne przylegające do lasów, które myślę, że lasy powinny chętnie przyjąć, poszerzając swój zasób lasów. Natomiast my mielibyśmy kawałek terenu, który moglibyśmy wykorzystać właśnie na chodnik. Mam nadzieję, że będziemy szli w kierunku bezpłatnego, jak gdyby, załatwienia tej sprawy. Dziękuję. Moment, panie Arkadiuszu, pan mecenas. Państwo, ponieważ jak widzę, tutaj pojawił się pewien taki problem, powiedzmy, na tyle słowa pozyskać. Ja poddaję państwu pod rozwagę możliwość zmiany tego słowa na słowo nabycie. Słowo nabycie w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami obejmuje tak naprawdę bardzo szeroki zakres czynności, w tym kupno, sprzedaż, zamiana, darowizna. Jeżeli państwo byście, proszę, poddaję państwu pod rozwagę, bo oczywiście no, nie mogę zgłaszać odpowiednich wniosków. Pan Adam Krzyżanowski. Panie mecenasie, jak najbardziej. Szanowni państwo, w związku z powyższym proponuję zamianę w zakresie, tak jak pan mecenas określił, użycia stosownego sformułowania. Dziękuję bardzo. Nabycie. Nabycie zarówno w tytule tej, w tytule uchwały, to formie, jak i... W formie autopoprawki, panie Adamie, tak? Dobrze. Pan Marek Zieliński. Ale tu jeszcze, panie Adamie i panie mec... Przepraszam, panie przewodniczący, ale ja chciałbym, żeby pan mecenas sprecyzował to dalej po akceptacji rady. Oczywiście. Szanowni państwo, tak, no oczywiście późniejsze nabycie już, niezależnie od tego, jakiej formie nastąpi, będzie wymagało zgody. Czy ja rozumiem pan... Oczywiste, no to jest oczywiste. No. Bardzo proszę, pan Marek Zieliński. Również tutaj, bo pan Adam powiedział o paragrafie drugim, punkt pierwszy, odnośnie których dróg to ma dotyczyć, ale kwestia jest, uważam, że jest też błąd w tytule uchwały, ponieważ mamy tutaj nabycia całej działki, a to nie chodzi o całą działkę, tylko chciałbym to jakoś doprecyzować, bo cała działka, no tutaj nie wiem, no pan mecenas może zaproponuje, albo pan wnioskodawca, że to jest jakiś fragment pod te drogi zgodnie z miejscowym planem przestrzennego. Proszę, panie Adamie, wyjaśnić. Ale oczywiście w samej już prezentacji uchwały zaznaczałem, że tytuł uchwały również uległ zmianie po wczorajszym posiedzeniu Komisji Rozwoju. Panie mecenasie, czy słowo zobowiązuje w treści uchwały, zostawiamy, czy zmieniamy je innym? Zobowiązuje. Dobrze. Widzę, że dyskusję wyczerpaliśmy. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Pan Zanon Chojnacki. Dziękuję. Pani Teresa Gałecka. Dziękuję. Pan Mariusz Grzybek. Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski. Dziękuję. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska. Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński. Dziękuję. Pan Artur Szymkowski. Dziękuję. Pan Arkadiusz Cygula. Dziękuję. Pani Dorota Świątko. Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński. Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, punkt... Panie przewodniczący, mogę? No nie wiem, skończyliśmy, proszę pana. No tak, pana, ale no. Chciałem... podziękować. Dokładnie, proszę. Oczywiście. Szanowni państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować za pozytywne zaopiniowanie tejże uchwały. Mam nadzieję, że rozmowa pana wójta z właścicielem działki umożliwi realizację tak bardzo potrzebnych inwestycji w tej części Chodomowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu 8. Stanowisko Rady. Panie przewodniczący, mogę jeszcze? W tej sprawie? W sprawie właściwie wniosku formalnego, kwestia, którą poruszył pan radny Nowosiński, to pytanie do pana przewodniczącego, ponieważ rzeczywiście tamta uchwała nie została przegłosowana odnośnie odesłania do prac komisji. Nie, proszę pana, nie została odesłana do prac komisji. Pan radny Krzyżanowski wycofał projekt uchwały. Czyli był... Dobrze, dziękuję. Dziękuję również. Podpunkt 8. Stanowisko Rady Gminy Jabłonna odnośnie skargi na działalność wójta gmina
Wójta gminy proszę o zaprezentowanie projektu uchwały przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo, pismem z dnia 12 stycznia 2017 przekazano do Rady Gminy za pośrednictwem Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie. Pan Daniel Szablewski złożył wystąpienie sugerujące nieprawidłowe realizowanie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych, nadające wystąpieniu charakter skargi na działalność wójta gminy. Skarga była przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej w dnia 6 lutego, 20 marca, 10 kwietnia. W trakcie rozpatrywania skargi, po zapoznaniu się z opinią zespołu skargowego Komisji Rewizyjnej wydaną na podstawie wyjaśnień udzielonych przez pana Marcina Michalskiego, zastępcę wójta gminy Jabłonna, Rada Gminy stwierdza, co następuje. Uznaj zarzuty ponoszone w skardze za bezzasadne z następujących względów. Jak wynika z przedstawionych wyjaśnień, przy podpisywaniu skarżonych umów nie został naruszony żaden przepis z zakresu dyscypliny finansów publicznych. W przypadku, gdyby RIO uznała, że skarga jest zasadna, wówczas kierowałaby ją do rozpoznania do stosownej komisji przy RIO jako organu właściwego do orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Skoro tego nie zrobiono, już choćby z tego względu należy uznać, że skarga jest bezzasadna. Nie doszło również do naruszenia prawa zamówień publicznych, gdyż zapisy ustawy prawa zamówień publicznych stosuje się do zamówień na kwotę powyżej 30 tysięcy euro. Zawarte umowy opiewały odpowiednio na kwotę 13 500 brutto oraz 36 500 brutto zimowe utrzymanie dróg. Umowy podstawowe zawarte na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015-16 przewidywały możliwość zamówień uzupełniających, wobec czego fakt zawarcia tychże umów w grudniu 2016 był również działaniem zgodnym z obowiązującym prawem. Firmy odśnieżające na podstawie zawartych umów jeszcze przed pierwszą wspomnianą w skardze interwencją były poinformowane i zgodziły się na to, żeby takie umowy podpisać. Znały też warunki, stawki i zakres prac, gdyż pozostały one niezmienne w stosunku do umów podstawowych. Mając na uwadze przedstawione argumenty, postawione jak w sentencji. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieramy dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosu. Tak, bardzo proszę, zapraszam pana do mikrofonu. Proszę o przedstawienie się. Bardzo proszę. Tu to w takim razie zapraszamy to. I... Dzień dobry Państwu. Daniel Szablewski, redaktor naczelny portalu Jabłonna dla mieszkańców.pl. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu podczas dzisiejszych obrad sesji Rady Gminy. Na samym wstępie chciałbym nadmienić, że tak naprawdę nie jest to skarga, z tego powodu, że do Regionalnej Izby Obrachunkowej były kierowane zapytania prasowe. Nie wiem, dlaczego Regionalna Izba Obrachunkowa uznała wspomniane pytania prasowe za skargę i skierowała je pod obrady Rady Gminy. Myślę, że mogło to być spowodowane tym, tylko oczywiście mogę jedynie domniemywać, że po prostu pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej zauważyli pewne nieprawidłowości, których jednak nie mogli objąć zakresem swoich prac. W związku z tym odesłali do Rady Gminy, aby ta zbadała wspomniane ewentualne nieprawidłowości dalej. Proszę Państwa, chciałbym także wypowiedzieć się na temat wspomnianych zapytań prasowych, które zostały uznane za skargę, że paradoksalnie dobrze się stało, że zostały w ten sposób potraktowane. Z tego powodu, że po prostu obnażyły bezradność, bezsilność jabłonowskiego samorządu. Przede wszystkim Urzędu Gminy, który nie przyznaje się do tego, że w sposób nieprofesjonalny przygotował akcję zima, czyli akcję odśnieżania dróg oraz chodników w ostatnim sezonie zimowym 2016-2017. Dodatkowo obnażyły nieprawidłowości, przepraszam, bardzo złe słowo jednak, obnażyły niedoskonałości Komisji Rewizyjnej, która przygotowując opinię na temat
zapytań prasowych, które zostały uznane za skargę na dzisiejszą sesję, posiłkowała się jedynie dokumentami przedstawionymi przez Urząd Gminy. Zabrakło według mnie tutaj dokumentów od innych jednostek, które powinny przedstawić bardzo, bardzo merytoryczne informacje. Mam tu na myśli przede wszystkim Urząd Zamówień Publicznych. Mam także na myśli Regionalną Izbę Obrachunkową, gdzie powinien wystąpić samorząd w postaci albo radnych, albo Urzędu Gminy o dodatkowe pytania, ponieważ nie oszukujmy się, ale jednak urzędnik, jeżeli dopyta, to jednak jest całkiem inaczej traktowany, aniżeli dziennikarz. Ponadto, ze względu na to, że przespane zostało przygotowanie akcji Zima na terenie gminy Jabłonna, wskazane byłoby, a nawet zasadne, aby gmina Jabłonna skontaktowała się z innymi samorządami, rządami z terenu powiatu legionowskiego bądź terenu powiatu nowodworskiego odnośnie tego, żeby sprawdzić, w jaki sposób akcja Zima była przygotowywana w innych samorządach. Nie oszukujmy się, że w ten sposób można byłoby dowiedzieć się, kiedy by inne samorządy rozpoczęły przygotowywanie umów, rozpoczęły przygotowanie prac, kiedy podpisały umowy, a także kiedy firmy weszły w teren na budowę. W tym momencie pragnę Państwu powiedzieć, że nie zazdroszę Państwu sytuacji, w której Państwo stanęli, ponieważ przegłosowanie tej skargi, która została uznana przez Regionalną Izbę Obrachunkową właśnie jako skarga, jest w pewien sposób bezsensowne. Z tego powodu, że Państwo będą teraz decydować o tym, czy akcja Zima została wykonana prawidłowo czy nieprawidłowo. Będą jednak Państwo decydować odnośnie małego skrawka całej tej akcji. Według mnie to jest bezsensowne, ponieważ powinni Państwo przejrzeć, skontrolować całość działań gminy odnośnie akcji Zima 2016-2017. Przede wszystkim w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa, do którego doszło praktycznie już pod koniec listopada, ponieważ wtedy nastąpiły pierwsze oblodzenia, pierwsze zaśnieżenia dróg gminnych, a także chodników. Ja sam miałem taką sytuację, bodajże właśnie pod koniec listopada, że na ulicy Dębowej w Bożewolie, tak, ulica Dębowa, wykonywałem zdjęcie do artykułu prasowego, aby pokazać we wspomnianym tekście, że gmina Jabłonna nie przygotowała się do ośnieżania oraz do zapewnienia zimowego utrzymania dróg. Kiedy wykonywałem zdjęcie, akurat przejeżdżał samochód osobowy, który mimo, że jechał bardzo wolno, zjechał z prostej drogi i uderzył w ogrodzenie posesji. Uderzył w posesję znajdującą się po prawej stronie, jadąc do bankizera. Ja stałem po lewej. Co by byłoby, panie wójcie, panie wicewójcie, gdyby ten samochód skręcił na przykład w lewo, kiedy kierowca stracił panowanie nad samochodem. Akurat tam, gdzie ja stałem. Co by było, gdyby uderzył we mnie? W tym momencie po prostu poczułem się zagrożony tym, że gmina Jabłonna nie zapewniła bezpieczeństwa mojej osobie, a także innym osobom z terenu gminy Jabłonna. Kontynuując dalej, w ramach początkowych informacji odnośnie akcji, chciałbym powiedzieć, że fakt faktem wójt Chodorski informował o tym, że akcja Zima na terenie gminy Jabłonna rozpoczęła się 28 listopada. Właśnie wtedy zostało zlecone. Właśnie wtedy zostały zlecone pierwsze prace przez gminę Jabłonna. Natomiast umowy uzupełniające odnośnie akcji Zima, umowy uzupełniające względem umów podstawowych, zostały podpisane dopiero w połowie grudnia 2016 roku. Zastanawiam się w takim razie, przez dwa tygodnie, na jakiej podstawie firmy, z którymi podpisano wspomniane umowy, wykonywały ośnieżanie chodników oraz dróg gminnych na terenie Jabłonny, wsi Zachodnich, Chotomowa oraz Dąbrowy Chotomowskiej. Z tego, co orientuję się, przedstawili Państwo informację, że wykonawcy wyrazili zgodę na, inaczej, zaakceptowali umowy uzupełniające.
Chciałbym jednak dowiedzieć się, jak to ma się do zapisów umów podstawowych, w których poinformowano, że wszelkich zmian można jedynie dokonywać w sposób pisemny w ramach aneksu przy podpisach obu stron. Jeżeli by tego nie dokonano, umowy nie są ważne. Dlaczego w takim razie Komisji Rewizyjnej nie przedstawiono dokumentów, na podstawie których uważają Państwo, że umowy obowiązywały przez wspomniane 2 tygodnie? Mam nadzieję, że Komisja Rewizyjna bądź radni takie dokumenty jeszcze otrzymają i będą mieli okazję się z nimi zapoznać. Jest to o tyle ważne, panie wójcie, panie wicewójcie, ponieważ pan Chodorski wyszedł, zapewne stwierdził, że ma interesujące tematy, że przez 2 tygodnie wykonawcy w pewien sposób mogli wykonywać swoje prace w sposób życzeniowy, nie wiem jak to określić. Wszystko zależało tylko od dobrej woli wykonawców. Ponieważ jeżeli nie było zapisów, to wykonawcy nie musieli się stosować do zapisów z umów podstawowych. Czyli nie musieli dotrzymywać po pierwsze czasu rozpoczęcia prac, nie musieli dotrzymywać czasu zakończenia prac, nie musieli także wysyłać odpowiedniej liczby pracowników, odpowiedniej liczby sprzętu według specyfikacji, nie musieli także ocieniać obu stron ulicy, nie musieli także likwidować śliskości według zamówień zleconych przez urząd, a także kto by wymógł na wykonawcach, żeby nie zasypywali przystanków autobusowych śniegiem. Ponadto zastanawiam się, panie wicewójcie, w jaki sposób państwo chcieli realizować kary umowne, gdyby okazało się, że ktoś z wykonawców, mówiąc w cudzysłowie, nawalił. Skoro umowy uzupełniające były podpisane dopiero w połowie grudnia, to na jakiej podstawie taki wykonawca miałby się później zgodzić na podpisanie tych umów, skoro państwo by chcieli później naliczyć mu kary umowne. Pragnę także panu przytoczyć pewien zapis z umowy podstawowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wypadki i szkody, których doznały osoby trzecie spowodowane niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zadań przyjętych niniejszą umową. Czy w takim razie, jeżeli umowy uzupełniające nie obowiązywały przez 2 tygodnie, co oczywiście powinien wyjaśnić radca prawny, niezależny oczywiście, to czy gmina by za to odpowiadała, czy wykonawca, który przez ten czas nie podpisał umowy? Według mojej opinii mogłaby odpowiadać gmina. Szanowny panie, chciałbym pana poprosić, żeby wystąpił pan następnym razem do innych urzędów gmin, do innych urzędów miejskich, tam, gdzie w sposób profesjonalny podchodzi się do wykonywania zadań powierzonych samorządowi. Jeżeli wiadomo, że zima nadejdzie w listopadzie, to do przygotowania akcji trzeba się podjąć dużo wcześniej, aniżeli w ostatnim momencie. Ponadto kończąc mój krótki wywód, proszę państwa, miałbym tutaj ogromną prośbę do radnych. Tak jak już wcześniej wspomniałem, według mnie bezzasadne jest podejmowanie w tym momencie decyzji, czy pytania prasowe, które uznano przez Regionalną Izbę Obrachunkową za zasadne, czy skarga jest ta zasadna, czy niezasadna. Ponieważ w tym momencie państwo będą określać tylko mały skrawek tej akcji zima, która w ocenie wielu osób, nie wiem czy w ocenie państwa, to państwo muszą się wypowiedzieć, była katastrofalnie przygotowana. Sam widziałem, że dochodziło do bardzo niebezpiecznych sytuacji na terenie gminy Jabłonna w kontekście ścieżek, chodników oraz dróg gminnych. Proszę państwa, proszę, żeby państwo zastanowili się nad tym, aby któryś z radnych złożył wniosek, aby komisja rewizyjna zajęła się całościowo sprawą
akcji zima 2016-2017. W ten sposób Komisja Rewizyjna będzie mogła wystąpić z zapytaniami o szczegółowe informacje do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do Urzędu Zamówień Publicznych oraz do innych samorządów z terenu, czy to powiatu nowodworskiego, czy legionowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, czy chciałby się Pan ustosunkować, bo padły pytania, czy odpowie Pan na piśmie, czy ustosunkuje się Pan do wypowiedzi? Ustosunkuję się do wypowiedzi, oczywiście. Włączone? Jedna rzecz, zarówno ani ja, ani Pan nie ma kompetencji do analizowania czy krytykowania prac Komisji Rewizyjnej. Jeżeli jakieś dokumenty nie zostały dostarczone, nic mi o tym nie wiadomo. Każdy dokument, z jakim występowała Komisja Rewizyjna otrzymała. Pana wywód trwał ładnych kilkanaście minut i nic nie wniósł prócz tego, że Pan gdybał, Pan się zastanawiał. Jak się Pan zastanowi, może Pan podjąć odpowiednie kroki lub napisać w tej sprawie, czy zwrócić się bezpośrednio do Komisji Rewizyjnej bądź Pana Wójta. Pan przedstawił się jako dziennikarz. Z tego co wiem, Pan jest urzędnikiem gminy. Gmina Jabłonna jest na innym etapie, aniżeli gminy sąsiednie. Też mógłbym zadawać sobie pytanie w tym momencie, co by było, gdyby gmina Jabłonna skorzystała z perspektywy 2007-2013. Na innym etapie byśmy teraz byli i rozmawialibyśmy na inne tematy. W mojej opinii Pan nie jest dziennikarzem, tylko jest Pan karykaturą dziennikarstwa, a Pana działania... Bardzo proszę nie używać takich określeń, bo to jest miejsce Pan wyrażał publiczne. Opinię, ja również wyraziłem, to jest moja prywatna opinia. Ale wyrażona publicznie, panie wicewójcie, tak. Bardzo proszę. Pan też występuje na sesji, a w mojej opinii Pana działania w żaden sposób nie pomagają gminie, przeciwnie, to są działania szkodzące zarówno gminie, jak i jej wizerunkowi. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Arkadiusz Cygła. Więc ja muszę tutaj zabrać głos, bo dobrze. Ja to podpisałem, tą skargę. Proszę Państwa, uważam, pierwsza podstawowa rzecz, że to, o co było tutaj wystąpione, to, co było wystąpione, przez i po przeczytanie Regionalnej Izby Obrachunkowej, to rzeczywiście odpowiedzieliśmy jako Komisja Rewizyjna, odpowiedzieliśmy na to. Proszę Państwa, oczywiście uważam tutaj, rzeczywiście uważam, jestem przekonany, że powinniśmy tą sprawę całej akcji zima skierować do Komisji Rewizyjnej i zrobić to perfekcyjnie, tak jak zrobiliśmy to w zeszłym roku, bo Panie Wójcie, Panie Wicewójcie, rzeczywiście Panie Wicewójcie, akcja zima w całej Polsce, w 7 akcjach takich brałem udział, jest pełna gotowość 15 października każdego roku, pełna gotowość pracy i nie ma podpisywania umów z firmami, które skończyły do kwietnia. Nie ma. Tamte były i nie ma. Skończyło się to. I Panie Wójcie, nie będziemy dyskutować tak czy owak. Ja stawiam wniosek do Rady Gminy o przegłosowanie, żeby sprawa akcji zima 2016-2017 trafiła do Komisji Rewizyjnej i proszę przegłosowanie takiego wniosku. Dziękuję. Za chwilę udzielę Panu głosu w trybie ad vocem odnośnie wypowiedzi Pana Wójta. Natomiast w tej chwili chciałabym przegłosować wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kto z Pań... skargo Komisji Skarbowej, ale jako radny ma Pan prawo złożenie takiego wniosku. Kto z Państwa jest za tym, żebyśmy wprowadzili do pracy Komisji Rewizyjnej kontrolę akcji zima 2016-17?
Tak. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto się, kto jest przeciw? Tak? Tak, tak. I Włodek. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Dziesięcioma głosami wniosek został przyjęty. Bardzo proszę w trybie ad vocem. Dziękuję bardzo. Panie wicewójcie, powiem panu szczerze, że jestem zszokowany pana słowami. Dlaczego pan się powołuje na to, że na co dzień pracuje w innym urzędzie? Możliwe, że pewnie dlatego, że pan domyśla się, że w innych urzędach po prostu w profesjonalny sposób podchodzi się do wykonywania inwestycji oraz obowiązków powierzonych gminom. Proszę pana, nie skomentuję także pana słów odnośnie mojego warsztatu dziennikarskiego, ponieważ wydaje mi się, że to jest odosobniona opinia. Jednak spotykając się z mieszkańcami, zauważyłem, że bardzo wiele osób jest wdzięcznych, że potrafię zadać bardzo trudne czasami pytania urzędowi i dowiedzieć się tego, czego po prostu urząd nie chce im przekazać. Szanowny panie, powiedział pan także o gdybaniu, ale zmartwiło mnie coś innego. Powiedział pan, że pan nie jest, pan się w ogóle nie zna na pracach związanych z ośnieżaniem, na pracach związanych z akcją Zima. Pan, proszę pana, jest wicewójtem. Wicewójt powinien orientować się w praktycznie każdym temacie. Natomiast nie mówię tutaj o szczegółach, tylko mówię o podstawowych informacjach. Bądź co bądź, jest pan jedną z osób decyzyjnych w tym urzędzie gminy i to od pana zależy, w jaki sposób prace będą wykonywane. To, że zostały rozpoczęte w sposób nieoficjalny 28 listopada, ponieważ w oficjalny sposób zostały rozpoczęte w połowie grudnia, jest niestety ogromną wtopą, ogromnym błędem, ogromną pomyłką Urzędu Gminy Jabłonna. Proszę pana, czy panu w pewien sposób nie było wstyd, że mieszkańcy musieli jeździć, nie wiem, 20 km na godzinę, 15 km na godzinę, ponieważ drogi były nieośnieżone, że kolejne mieszkańcy przewracali się na chodnikach, ponieważ chodniki były oblodzone. Pan, z tego co pamiętam, powiedział chyba na sesji listopadowej, jeżeli dobrze pamięcią sięgam, że pan radzi mieszkańcom, żeby po prostu wymienili opony z letnich na zimowe. A może ja poradziłbym panu, żeby jednak troszeczkę wcześniej takie rzeczy jak przetargi rozpoczynać i przygotowania do akcji Zima. OK? Dziękuję bardzo za mogę? Szerokie wypowiedzi. Pani przewodnicząca, jedna, jeśli pan mogę. Proszę. Myślę, że ta polemika jest zbędna. Nie mam przyjemności rozmawiać z panem Szablewskim. Ja również odbieram opinie i głosy od mieszkańców, które niewiele mają wspólnego z tym, co mówi pan przedmówca. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę, pan Marek Zieliński. Pani przewodnicząca, proszę jakby doprecyzować, bo pan wnioskodawca, pan Arkadiusz Cyguła powiedział, że, i przegłosowaliśmy to, żeby skierować całość tej sprawy do komisji rewizyjnej, ale czy tą uchwałę dzisiaj już nie głosujemy? Ona też, nie, ona... uchwałę głosujemy, ponieważ my mamy przygotowaną właśnie, uchwałę, to, którą będziemy za chwilę zapytać, głosować. Natomiast wnioskiem kolegi Cyguły było, żeby wprowadzić do porządku obrad komisji rewizyjnej kontrolę akcji Zima 2016-17. I ten wniosek został przegłosowany. W stosownym terminie zostanie taki temat wprowadzony. Jeszcze pan Mariusz Grzybek, proszę. Tak. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, powiem szczerze, jestem troszeczkę zażenowany tym, co usłyszałem z ust pana wicewójta. Po raz drugi państwo jako urząd, bo jest pan osobą publiczną, dokładnie tak,
Państwo wypowiadają się negatywnie o mieszkańcach naszej gminy. Pan jest mieszkańcem naszej gminy. Ja przypomnę, kilka miesięcy temu Państwo przeprowadzili osąd publiczny tego pana, bez względu na to, co ten pan pisze, co mówi i tak dalej. Można mieć oczywiście swoje spostrzeżenia, ale takie słowa, które padły dzisiaj publicznie z ust wójta gminy Jabłonna, że jest pan karykaturą, szanowni państwo, ten poziom tych debat spada. Padały tutaj różne mocne słowa, ale naprawdę takich słów nie było nigdy. I to z ust wójta gminy Jabłonna. Dziękuję. Dziękuję bardzo państwu. Czy ktoś jeszcze w tym temacie? Cóż, bardzo proszę jeszcze, czy... Chwileczkę proszę pana. Czy radni nic przeciwko nie mają, że... Bardzo prosimy. Do mikrofonu. Prawdopodobnie działa. Ja mam donosił głos, więc nie będzie słychać. Poradzę sobie. Ja tylko chciałem przypomnieć panu wicewójtowi, że jest tylko wynajętym pracownikiem i opłacanym przez mieszkańców gminy. I takie wypowiedzi pana są skandaliczne, bo my też nie potrafimy w ten sposób się do państwa zwracać. I mi się wydaje, że należałoby wstać i przeprosić za swoją skandaliczną wypowiedź. Bardzo proszę, panie wójcie. Proszę nie wyrywać z kontekstu moich wypowiedzi. Tutaj ta polemika rzeczywiście była zbędna. Inaczej się nie czuję i państwo o tym wiedzą, jak tylko pracownikiem gminy i pracuję tutaj dla mieszkańców. Czego dowód pracy państwo widzą, bo rozmawialiśmy tutaj dwa lata temu, kiedy rozpoczynałem pracę i wiedzą państwo, w jakim stanie i na jakim etapie były inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tym momencie, w tym roku będziemy odbierać 11 km wodociągu i kanalizacji. Wyraziłem swoją... Tak, sprawa tyczyła odśnieżania, jak pan zauważył, wywód nie tyczył tylko odśnieżania, był rzeczywiście przydługi, polemika była zbędna i też tak uważam. Wyraziłem prywatną opinię, to wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, proszę państwa, przechodzimy do głosowania uchwały. Pan, słucham? W sprawie już odczytuję. W sprawie stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność wójta w tymże temacie, który był tutaj poruszany. Pan Chojnacki Zenon. Pani Gałecka Teresa. Pan Grzybek. Kowalik. Przeciw. Pan Krajewski. Pan Krzyżanowski. Pani Lipińska. Pani Majewska, pan Modzelewski, pan Nowosiński, pan Szymkowski, bez pierwszego, za, pan Syguła Arkadiusz, pani Świątko, pan Wodzyński i pan Zieliński Marek, Danusiu Polecz. Czy państwo słyszeliście jeszcze raz? Za dwie osoby, przeciw cztery, wstrzymało się trzy. Sześć osób poza salą. Czyli? Skarga była uznana za niezasadną. Za niezasadną. No tak, tak jest, niezasadną. Dobrze. Czyli jest zasadna. Wersji. Nie została, nie została przyjęta, oczywiście. Nie. Nie została przyjęta. Już. Przychodzi. A nie, już jesteśmy. Proszę zobaczyć. To chwileczkę. Jakie przerwy? Jakie przerwy? Proszę, chwileczkę.
Punkt 9 stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność wójta gminy Jabłonna. Masz tutaj, o. 27 kwietnia, 9 punkt. No proszę o wniosek. Ale po co? Ktoś z Państwa radnych jest za przerwą, proszę o podniesienie ręki. Ale proszę, Panie Jarku, był zgłoszony wniosek, poddaję pod głosowania. Kto z Państwa radnych jest za 5-minutową przerwą, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek uzyskał większość.